ziemie, te tak zwane odzyskane, bo na nich się w końcu znajdujemy, to jest takie miejsce, które w obiegowej opinii można powiedzieć są takie ziemie bez korzenia, bo to wieki bez przynależności do państwa polskiego, ale jednak można tu znaleźć wiele, wiele śladów polskości. Czy tym się właśnie zajmuje Fundacja Szlakiem Rize? Powiem tak, to jest ciężki temat tak naprawdę, bo czym my się zajmujemy, tak? Fundacja Szlakiem Rize to tak zawsze gdzieś popatycznie brzmi, jakieś tam szlaki, Rize jeszcze jakieś tam historycznie, bo do czegoś trzeba było zacząć, tak? Przede wszystkim pamięć. Pamięć o tym, co było, o jakiejś swojej kulturze, o swojej tożsamości i to można stąd się wzięło, jakiś taki po prostu dług wdzięczności do swoich przodków. I szczerze mówiąc, fundacja właśnie z tego wyszła, właśnie na tym terenie, można powiedzieć, odzyskanym. Wyszła z tego, że w duszy, a to się śmieje, że to genetycznie człowiek może z tym terenem był związany, bo takie troszeczkę pomieszane, ale z wdzięczności tego, dlaczego my się tutaj wzięliśmy? Dlaczego możemy dbać po prostu o swój ruch, o swój patriotyzm, o to, żeby nazwać, że ci ziemie to są odzyskane, ale można powiedzieć, że zawsze były też i nasze, bo my tu zawsze byliśmy. I tworząc już tą świadomość i tą naszą tożsamość powojenną, bo właśnie tym się zajmujemy, żeby ludziom, a przede wszystkim ja to zawsze dziwnie nazywam, bo swoje działania przede wszystkim kierujemy do najmłodszych dzieciaków, szkoły podstawowe, średnie, a nawet czasami i w przedszkolach, żeby łapać swoją świadomość. Świadomość tego, że my jesteśmy u siebie. Bo jakby nie było, patrząc teraz na społeczeństwo, na to, co się dzieje dookoła, zwłaszcza tutaj właśnie, tak jak możemy mówić, szeroko ziemie odzyskane, tego naszego Dolnego Śląska, zachodnia część, a nawet czasami Warmię czy Mazury, mamy takie podejście, że to nie jest nasze. I to tak pokutuje. I tak wszystko nam łatwo po prostu gdzieś dalej po prostu odrzucić, gdzieś to niech sobie pójdzie w dalszą stronę. I my się wtedy też czujemy, znaczy tak patrząc na społeczeństwo, na to, co i rodzice robią i gdzieś tam to wszystko jest edukowane, że to jest takie niczyje, my już mamy to taki ten świat po prostu bez granic i ta nasza świadomość taka, no krótko mówiąc, ta patriotyczna, narodowa, taka po prostu narodu ucieka. I właśnie przez to chcemy o to odbudować, że pokazać w tym momencie i tym najmłodszym i przez to może i tych rodzicom, że po tym 45 roku, jak tutaj żeśmy wrócili, no trzeba powiedzieć, wrócili, przesiedlili niektórych czy coś, ten naród możemy tutaj tworzyć i po prostu pokazywać, że takie wartości tutaj mamy, że są rzeczy historyczne, które się dzieją, bo nawet dzisiaj tutaj na otwarciu, chciałem powiedzieć muzeum, bo muzeum jednak Mateusz to już miał znacznie wcześniej, ale po prostu tego centrum tutaj historycznego Ogniwo, nawet właśnie tutaj na tej ziemi oławskiej w Wielczu Laskowicy przebywając, trzeba pamiętać wprost, to była ziemia piastowska, tak? Czyli jakieś już wartości na tym możemy budować i tutaj funkcjonować. I właśnie Fundacja Szlakiem Rize, ja to powiem wprost, to jest taka praca u podstaw, żebyśmy funkcjonowali w ten sposób, znali nasze wartości. Dlaczego? Po co tu przyszliśmy? Kim chcemy być? I dla kogo chcemy być? A tak naprawdę to się wiąże z ogólnie powiem, szacunkiem przede wszystkim do drugiego człowieka. Poznanie naszych wartości polskich, czyli też nie chcę, żeby to papetycznie zabrzmiało, bo od razu niektórzy to gdzieś tam szeroko komentują, tak, Bóg, honor, ojczyzna, ale można to całkowicie inaczej przełożyć. To zawsze jest ten właśnie szacunek, tak? Musimy tworzyć jakieś najwyższe wartości, żebyśmy mogli być normalni na dole. I taki jest po prostu przekaz. Może Fundacji Szlakiem Rize wzięło się to od upamiętnienia właśnie osoby dla mnie bliskiej, takiego dziadka, który właśnie tutaj jako więzień, znaczy nie tutaj, bo to ogólnie pod Wałbrzychem, jako więzień obozu koncentracyjnego Gross Rosen budował właśnie ten wielki kompleks Rize, tajemniczy kompleks Rize, co turystów bardzo dużo gdzieś tam przyciąga, ale to zawsze jest zabawa, jakieś legendy i w ogóle, ale zapominamy po prostu o historii, jak to się stało i jak to powstało. I na przykład zawsze przychodzą, jak ja się spotykają z turystami, gdzieś tam jest zawsze rzucone hasło, a co ci Niemcy tutaj zrobili? Jakie wspaniałe, wielkie rzeczy. Jak już nawet chodząc, patrząc tak, jak mamy właśnie na ten nasz kompleks Rize, tego olbrzyma, jakie wspaniałe rzeczy, co oni tu chcieli zrobić. A szkoda, jakie cudowne, nie wiem, coś tam, jakieś fabryki mieli budować, jakie urządzenia czy coś. Ja jedną rzecz mam zawsze, taki mały problem. I zawsze to im zaznaczam. Ja się pytam, jacy Niemcy? Mówię wprost, jacy Niemcy? No jak, przecież to Niemcy robią. A ja się zacząłem pytać, kogo rękoma? Mnogie zdziwienie, że dla tych Niemców przede wszystkim, i to też niestety tak troszeczkę ucieka, robili to Polacy w większości.
tak naprawdę te wszystkie zniewolone ludy. I to stąd się wzięło, że mój dziadek był właśnie taką osobą, która tam pracowała. Stracił zdrowia, tak naprawdę później całe życie już było tym wszystkim zdetrymowane. Trzeba było o tym wprost mówić, tak? Ja taki miałem po prostu dług wdzięczności. Trzeba o tym szeroko mówić, że nie Niemcy, tylko my mamy naszą świadomość i ona te każde najmniejsze cząstkę po prostu trzeba dbać. No tych śladów jest wiele, no bo tu, żeby daleko nie szukać, jadąc przez Wrocław, nawet jeśli się nie jedzie przez tą część Wrocławia, bo mamy wiele drogowskazów, Psie Pole. No to jest historia ze średniowiecza związana z tymi ziemiami, także to nie jest, to nie trzeba daleko szukać, ale to są też całe te dzieje po 45 roku, które może nie tyle, że mają być wygumkowane z historii, ale są chyba traktowane po 89 mocno po macoszemu, a to była wielka praca, żeby to zagospodarować. Znaczy to trzeba powiedzieć wprost, tak? Mamy właśnie te dzieje po 45 roku, ale właśnie o tą świadomość historyczną trzeba walczyć, właśnie tych znacznych rzeczy, które to są, które tutaj były wydarzeniami na skalę europejską, które się wydarzyły właśnie tak, jak już było zaznaczone, jak tu pan redaktor, średniowiecze, tam te wszystkie, cała historia, jakby nie było, to tą historię tworzyli właśnie Polacy, tak? I to te ślady są do tej pory widoczne. Wielkich bitew, wielkich wszystkiego, to jest tak naprawdę tutaj widoczne i to jest fajny czynnik, takie przerzucenie. Mamy te średniowiecze, które gdzieś tam funkcjonowało, którą tą naszą świadomość narodową bardzo ładnie układa i powinniśmy się tym chwalić, co tu zostało stworzone, bo jakby nie było cały, zwłaszcza Dolny Śląsk, no to... A inaczej, wtedy Śląsk, bo Śląsk, a jego stolicą był Wrocław. Jakby nie było, to jest nasze polskie, tak? I teraz możemy to fajnie przerzucić, co mnie bardzo boli. I ja to uczulam właśnie na te już lata powojenne, do tego, co pracujemy. Ja nienawidzę po prostu pewnych rzeczy. Idziemy gdzieś, ktoś mówi nawet z młodzieży, czy coś tego typu, tłumaczy do Niemca, gdzie ty jesteś, czy coś. Ja potrzebuję jechać gdzieś tam. On nie powie, jadę do Wrocławia. Ja nie rozumiem tego, jak młody człowiek, czy nawet już dorosła osoba, nawet starsza ode mnie, mówi do Breslau, bo się z Niemcem spotkał. Jakiego Breslau? To jest Wrocław. Tak samo mamy piękne nazwy naszych miejscowości, które tutaj na Śląsku były, naszych polskich. Czemu na siłę po prostu zmieniać im nazwy i komuś się po prostu upodabniać? Jak mamy tą historię, już tutaj mamy tą historię i tą historię możemy wyłuskać i pokazać ją na chwilę obecną, jak to funkcjonowało, tak? Czyli właśnie, nie Breslau, tylko Wrocław. I dążąc właśnie do tego wszystkiego, po tych wszystkich malutkich naszych miejscowościach, takich rzeczy możemy naprawdę wiele znaleźć. Ja ze swojego podwórka, już nie będę mówił o Jelczu, bo tu zawsze jestem fajnym gościem i lubię tu przyjeżdżać do Mateusza, ale nawet takie coś. Ktoś się mnie pyta, a co my w tej małej miejscowości możemy takiego znaczącego zrobić, bo miejscowość bardzo malutka, bo raptem 9 tysięcy osób. Co my możemy pokazać? Nie mamy się czym chwalić. Kto wie w Polsce? Mamy najwyżej położone ruiny zamku w Polsce, które są najwyżej położone. Zamek jaki? Piastowski. I to jest już istotne, tak? Czyli można to fajnie wszystko ująć. No właśnie, to jakby pan mógł jeszcze przytoczyć jakieś tak z doświadczenia, bo na pewno wiele jest takich przykładów, ale jakiś taki przykład, bo przecież mamy też kartę nie tylko tą, o której wspomnieliśmy przed chwilą, czyli i Piastowie i po roku 45, ale to jednak obecność polska między tymi dwoma datami na tych ziemiach też się odznaczała. Ile mamy tutaj, czy mamy dużo takich przykładów? Właśnie na Śląsku, czy to powiemy Śląsku jako całości, czy na Śląsku Dolnym? Znaczy powiem tak, to jest coś, co jak właśnie pracujemy z dziećmi i z lokalną społecznością. Czasami ktoś się z nas śmieje, bo my idziemy posprzątać cmentarze. Cmentarze, które tutaj są te przedwojenne, zapomniane, zarośnięte, o to gdzieś tam po prostu walczymy, idziemy z tą społecznością na ten cmentarz. Można powiedzieć, a co tam będziecie tym kurde starym, co tu siedzieli niemiaszką sprzątali. Tylko co jest ciekawe, właśnie taki wyznacznik tego, co się działo. Odkrywamy tablice. I nagle się okazuje, że na tych tablicach, jeszcze przedwojennych, na właśnie tej, powiedzmy tej takiej dziury, jakbyśmy to powiedzieli, jakby byli tu na tym terenie Czesi, Niemcy, znaczy tak naprawdę Prusy i wszystko, nagle się okazuje, że na tych tablicach mamy polskie nazwiska. To znaczy, że my tutaj cały czas byliśmy, tak? Że to nie jest tak, że nagle, kurde, po prostu społeczności naszej nie było. Jako naród, jako po prostu nacja, cały czas tutaj funkcjonowaliśmy. Tylko po prostu granice się zmieniały. Czy jeszcze dużo jest do zrobienia i przede wszystkim jak dużo, ponieważ czynnik społeczny czynnikiem społecznym, ale
pewne rzeczy powinno jednak wykonywać nasze państwo, bo do tego jest powołane. Jak duża jest jeszcze praca do wykonania właśnie ze strony agent państwowych? Znaczy, i trzeba powiedzieć wprost, państwo wielką rolę jeszcze musi w tym kierunku spełnić, bo powiedzmy przede wszystkim dawać nam, takim właśnie nawet społecznikom, jakąś możliwość w tym kierunku działania, nie tępienia nas, tylko po prostu działania, tak? Jeżeli mówimy mocno o swoich wartościach, o naszych korzeniach, po prostu tego nie ucinać. I to jest przede wszystkim ta podstawowa rola, tak? Wspieranie? Przede wszystkim, żeby nie przeszkadzać. To jest to. Ale tak uczciwie można powiedzieć, że wiadomo, gdzieś są te tarcia u góry, gdzieś to tam sobie wszystko gdzieś funkcjonuje, ale moim zdaniem zapominamy właśnie o tym, że musimy tą pracę wykonywać i każdy ruch, który nam przywraca korzenie, powinien być po prostu wspierany i bardzo mocno propagowany, a w tym momencie niestety to nie jest. Niby jest gdzieś tam krzyczane, że tak, działamy w ruchu patriotycznym, to wszystko robimy cały czas, ale to jest tylko tak, jak czasami mam wrażenie, leciutko na pokaz, leciutko. Tak kurde, takie, że to jest mamy, coś zrobiliśmy, ale później lepiej to na bok ociągnąć, żeby nie ma tej kropki nad i w tym wszystkim.